Nazywam się Lukasz Juchniewicz, jestem artystą metaloplastykiem. Specjalizuję się w ręcznie robionych kinetycznych rzeźbach wiatrowych, a także w kowalstwie artystycznym. Urodziłem się w północno-zachodniej Polsce, w pięknym mieście Stargard, gdzie mój tata miał warsztat metalowy. Od młodych lat przyglądałem się i uczyłem od niego podstawowych technik obróbki metalu i kowalstwa. W 2004 roku przyjechałem do Anglii i podjąłem pracę w firmie, która zajmowała się antykami i dziełami sztuki. Było to bardzo inspirujące, a także pobudziło moje wartości artystyczne. Pewnego dnia pojechałem do Londynu na wystawę rzeźb kinetycznych wykonanych przez Aleksandra Kaldra. Rzeźby te wywarły na mnie ogromne wrażenie. Rzeźby kinetyczne są to takie rzeźby, które zawierają w sobie bardzo dużo elementów i części ruchomych, tworząc jeden spójny mechanizm. Jest to połączenie ruchu i piękna formy. Dużą inspiracją był dla mnie Anthony Hau, amerykański artysta. Był on twórcą znicza olimpijskiego na letnie igrzyska olimpijskie w 2016 w Rio. Większość moich prac jest wykonywana ręcznie. Używam tradycyjnych technik, jak kowalstwo, ale wspieram się także nowoczesnymi procesami, takimi jak spawanie metodą TIG, cięcie plazmą. Bardzo lubię pracować w stali czarnej, w stali nierdzewnej oraz w miedzi. Jeżeli zaciekawiła Cię moja historia, serdecznie zachęcam do odwiedzenia mojej strony internetowej, a także zapraszam na odwiedzenie Instagrama.